tacy słaby. Krzysztof Kononowicz i Wojciech Major Suchodolski. Od czasów Romea i Julii, Kanye i Westa czy braci Golec nie było dwójki ludzi, którzy byli tak szczerze w sobie zakochani i oddaliby za drugą połówkę, jak Krzysztof Kononowicz i Major Suchodolski. Słuchaj człowieku, ależ ty wywołujesz u mnie krotochwilny dreszcz podniecenia. Ty u mnie też. I normalnie uruchamiasz u mnie wszystkie pozytywne aspekty życia. Och, mam ochotę zasypać cię superlatywami. Krzysztof Kononowicz urodził się 21 stycznia 1963 roku w Kętrzynie, gdzie skończył podstawówkę z wyróżnieniem. Przeprowadził się później do Białegostoku i począł studiować astrofizykę. Uwaga, czytam doktorat mój. Kontinuum czasoprzestrzenne nie istnieje. Teoria strun to mit. A Planck to sobie te kwarki może w dupę wsadzić i się nimi podetrzeć. O tak, i będzie i tak śmierdziało. Druga z postaci, Wojciech Major Suchodolski, to urodzony 27 sierpnia 1974 roku weteran wojny w Bombasie i prezes Biura Interwencji Obywatelskich. Na wojnie ciężko było, trup ścielił się gęsto. Kiedy przekroczyliśmy Jarugę, czarni czekali już pod Soden. My jednak odparliśmy atak ich kawalerii i wraz z królową Mewę odbiliśmy po prostu przyczółek. Major i Kononowicz poznali się przez przypadek w dole kloacznym, do którego Krzysztof wpadł w momencie, w którym Zenek Martyniuk postanowił zerwać z nim sztamę. Major w tym czasie przebywał tam hobbystycznie. No zaśmierdywało ekskrementami, ale wpadł Krzysztof i zaczęło zaśmierdywać po prostu Krzysztofem. Myślę, że to nadużycie, co szanowny kolega powiedział, ale kieruję się filozofią Barucha Spinozy i uważam, że nikt nie jest zły lub dobry sam od siebie. Ten incydent połączył naszych bohaterów, którzy postanowili zamieszkać razem na Szkolnej 17 i wzajemnie podrażniać swoje potężne, a jednak różne umysły. Ale z czym się nie zgadzasz w teorii brzytwy Okhama, bo ja nie rozumiem. Nie wolno niczego przyjąć bez uzasadnienia. Słuchaj, ja wiem, że ono musi być oczywiste lub znane na podstawie doświadczenia, ale to i tak czysta głupota i humbug. Kontrargumentuj, wać pan zatem. Albo jeb się na ryj. W ten oto sposób nasi bohaterowie pożegnali się, a ich drogi rozeszły. Ty! Zupełnie...